Witamy wszystkich serdecznie w 69. odcinku podcastu, a witają Was Adi, Baudolino i Welur. No do omówienia mamy dwa mecze. Ostatnie, piątkowy mecz z Energią Toruń i niedzielny z Zagłębiem Sosnowiec. No możemy tutaj powiedzieć, tak jak to powiedział przed chwilą Baudolino, że bardzo udany weekend w naszym wykonaniu, a za chwilę przejdziemy do szczegółów. 6 punktów. Piątek, niedziela, no i ten piątkowy mecz mogliśmy się obawiać, no bo w tym Toruniu przegraliśmy na inaugurację. No i no generalnie i... Toruń ma tam świetną passę na swoim lodowisku. No okazuje się, że Toruń nie tylko utrzymał dobrą formę, ale też jasno powiedzieli, że będą walczyć o tą trójkę, co najmniej, żeby na trzecim miejscu skończyć fazę zasadniczą. Czy im się to uda? No biorąc pod uwagę ich ostatnie wyniki, no to średnio, ale wygrywamy w Toruniu 3-1, no i można powiedzieć, że prowadzimy tamtą grę, nie? Tam... Po niezłym meczu, do momentu zmiany bramkarza Torunia, Mateusza Studzińskiego, jak sobie sprawdziłem, w strzałach było 19-7 dla nas. Mhm. No to też pokazuje jakby to, co powiedziałeś, właśnie tą naszą przewagę w tym spotkaniu. Spotkały się dwie drużyny, które najmniej goli straciły w tej lidze. Czyli taki mecz defensywny, nie? Niski wynik, no ale 3-0 to... No i tak i nie, bo tam były w pierwszej tercji dwie okazje sam na sam, obie chyba w osłabieniach, jeśli dobrze pamiętam. No. Dość otwarty ten mecz był. Wbrew pozorom myślę, że działo się trochę na tym lodzie. To był pierwszy mecz ostatniej czwartej rundy. Po trzeciej rundzie mieliśmy fatalne statystyki, jeżeli chodzi o rozgrywanie przewag i obronienie przewag. Meczem z Krakowią wykorzystaliśmy przewagi, trochę nam ta statystyka poszła w górę, no ale to nie zmieniało jeszcze faktu, że o tej trzeciej rundzie pod względem statystyk, czy wykorzystania, czy gier w przewadze, chcielibyśmy zapomnieć, bo w takiej małej tabeli, biorąc pod uwagę tylko tą trzecią rundę, to chyba tam byliśmy na drugim miejscu, nie? Jastrzębie tak, najwięcej punktów, a... To jest tyle samo punktów. W każdym razie w Toruniu dwa gole Grzegorza Pasiuta, gol Bartosza Fraszki. Dobry mecz kolejny Stiepanowa, który zalicza punkt. To, co najbardziej mi się podoba u Stiepanowa, ta jego radość z gry, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Każda strzelona bramka, każda asysta. Niesamowicie cieszy tego zawodnika. Nie? No, no i to jest chyba bardzo dobre, bo w związku z tym, że nie ma kibiców na trybunach, no to zawodnicy też tak strzelają tego gola, no, podniosą rękę, no fajnie, że strzeliłem i tak dalej i tyle. Nie? A on pokazuje, cieszmy się z każdego gola. 3 asysty Maćka Kruczka. Adi, jak to skomentujesz? Asysty? Macieja Kruczka. No tak, no największy, prawda, przy każdej zapisał ten punkcik, ale jednak największy udział przy tym pierwszym golu, gdy rzucał na bramkę krążek. Tam pierwotnie wszyscy myśleli, że to Stiepanów trącił ten krążek w locie, no bo on się najbardziej cieszył, tak jak mówisz, ale potem jednak został przypisany ten gol Pasiutowi, no a w pozostałych dwóch przypadkach no to są asysty drugiego stopnia. I nie padł ten gol w przewadze, bo tam komentator utrzymywał, że w przewadze tego pierwszego gola strzeliliśmy nic podobnego. Tam już wyrównały się składy. Słuchajcie, no Maciek Kruczek, jak rozmawiałem z trenerem kadry, no to bardzo liczy trener Kalaber na Maćka Kruczka, że Maciek zmieni decyzję i zagra jeszcze w kadrze. No bo Kalaber tłumaczy, że ma tylko dwóch obrońców polskich, których może wykorzystać w kadrze, w grze, w przewagach. To jest Bryk z Jastrzębia i właśnie Maciek Kruczek. No mówi, ale no Maciek póki co jest przy tym, że jednak w kadrze już nie zagra. Chcielibyście, żeby Maciek Kruczek grał w kadrze? Bardzo trudne pytanie zadałeś. Znaczy, no to zależy od zawodnika samego. Tak? Decyzja osobista, on nie? Musi sam podjąć decyzję, czy chce zagrać w tej kadrze, czy nie. To na to myślę składa się tak wiele czynników, o których my po prostu nie wiemy. Nie wiemy, może jasne. To są kwestie związane ze zdrowiem, no, różne osobiste sytuacje. Jakieś, nie? Dla zawodnika już w pewnym wieku gra na dwóch frontach, to też nie jest prosta sprawa, tak? A może chce się skupić na grze w klubie, wie, że już jakby no też te mecze w kadrze, czy tam te zgrupowania też się dają we znaki. No tego nie wiemy po prostu, dlatego ja mówię, tutaj bym nie dywagował,
czy tak, czy nie. No, jak Maciek podejmie taką decyzję, że chce zagrać, czuje się na siłach i. A jak wam się wydaje? No, przechodził jako jeden z podstawowych obrońców Krakowi do nas. Uważacie, że ten sezon w Katowicach ma lepszy od tego ostatniego w Krakowi? Znaczy powiem tak, ja jak grał w Krakowi, to zbytnio go nie obserwowałem, więc ciężko mi jest powiedzieć. No mi się ogólnie oczywiście mi się podoba jego gra w Katowicach. Czasami, no jak chyba każdemu też zawodnikowi, zdarzają się jakieś błędy, ale to myślę w grach zespołowych jest to normalne, bo gdyby tych błędów nie było, no to też tych bramek może by padało mniej. Natomiast ogólnie tak, jak na duży plus. No. Adi, Maciek Kruczek punktuje, a jak go widzisz w obronie? Myślę, że też, no to nie jest zawodnik typowo tylko i wyłącznie grający do przodu, ale myślę, że pod własną ręką też ten minimum jest zachowany, a nawet trochę więcej. Okej, okay, Toruń na niespełna 3 minuty przed końcem strzela gola. Szkoda trochę, nie? Bo mógł Szymboch zagrać na zero z tyłu. Mógł zagrać, no. Mógł zagrać na zero z tyłu. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę przebieg trzeciej tercji, tam rzeczywiście Toruń rzucił wszystko, co miał najlepsze. Szarpali, starali się za wszelką cenę odwrócić wynik tego spotkania. No i pojawiły się głosy, że Toruń wystawił rezerwowego bramkarza. I co ty na to? Znaczy, zapewne jeśli chodzi o jakość, no to Stoiński jest tam jednak nieco słabszym zawodnikiem, ale no jak spojrzymy na rozegrany mecz, to tam jest bardzo blisko czas. Nawet nie wiem, czy już Stoiński nie wyprzedził tam Svenssona, bo Svensson miał przez pewien okres jakieś problemy zdrowotne. Ale przede wszystkim Stoiński ma świetne statystyki, nie? W tych meczach, które zagrał, no bramkarza się za to rozlicza. Tak? No, jeżeli chodzi o procent obron. Tak, ma bardzo, bardzo, ma bardzo wysokie te wskaźniki, więc ja bym nie powiedział, że to jest taki typowy rezerwowy. Tak? No, na pewno nie ma takiej przepaści między Svenssonem a Studzińskim, jak to powiedzmy jest w innych klubach. Tak? Że, a powiedziałeś, że od tego momentu, jak Studziński zjechał, wszedł Svensson, to nie, już nie mieliśmy, to nie, już straciliśmy nie, ja po, przewagę. Nie, ja tak? Po prostu powiedziałem, że do momentu, kiedy Studziński bronił, my mieliśmy 19 strzałów, a Toruń miał 7. Chodziło mi tylko i wyłącznie o tą przewagę, tak? Którą mieliśmy optyczną, do tego nawiązałem. Akurat w momencie zmiany. Z ciekawości sprawdziłem po prostu, zmiana była jak wtedy, to, kiedy jak był to wygląda. Zero, także no natomiast, to... natomiast moim zdaniem absolutnie tutaj zmiana nie była, tak jak to gdzieś tam ktoś napisał na jakichś, że tak powiem, komentarzach. Moim zdaniem absolutnie zmiana nie była. Tam Studziński jakby... nie miał zbyt wiele do powiedzenia, nie? Moim zdaniem ona nie była podyktowana tym, że Studziński zagrał słaby mecz. Tylko było to tak się czasami robi w hokeju, że się... Trzeci gol, 28 minuta, to jest też połowa meczu, nie? Tak, czasami się bramkarza zmienia w takich sytuacjach, nawet jeśli bramkarz w cudzysłowie nie zawalił, to zmienia się tego bramkarza po to, żeby drużynie dać impuls do pójścia do przodu. A z drugiej strony... I to była taktyczna zmiana, tak? Może też chodziło o te statystyki, żeby mu nie zawalać, nie? Nie, myślę, słuchajcie, że są tacy bramkarze, którzy jak puszczą 3 gole, to zjeżdżają, żeby się statystyka nie pierdoliła, nie? Nie, tutaj ewidentnie to była trener Czuch, tutaj zrobił, to była zmiana taktyczna właśnie po to, żeby drużynie dać impuls. Słuchajcie, zmieniamy bramkarza, wpadły nam 3 bramki, robimy zmianę, idziemy do przodu, atakujemy. Zaczynamy. I jakby od tego momentu zmiany też ten mecz zaczął troszeczkę inaczej wyglądać. Trochę Toruń miał trochę więcej z gry. To co powiedziałeś, za chwilę była trzecia tercja. W tej trzeciej tercji było ewidentnie, było widać, że w cudzysłowie Toruniowi się należy ta bramka, tak? No i pod koniec tej trzeciej tercji to właśnie się stało, nie? Także... A według mnie nawet zakładając, że Studziński miałby słaby mecz, to i tak według mnie w trakcie sezonu zasadniczego według mnie warto stracić kilka punktów dla ogranych dwóch bramkarzy. Otóż to właśnie. Wiecie, na co zwróciłem uwagę, że pomimo tego, bo tam Toruń miał w tej trzeciej tercji przewagę, myśmy jakoś nie bronili Częstochowy, nie? Tam nie było jakiejś paniki, my graliśmy konsekwentnie swoje. Dlatego mówię, mecz Toruń rzeczywiście przyspieszył, skoczyli troszeczkę, ale ja miałem wrażenie, że tam trzymamy wynik, gramy swoje i że to myślę, że to jest też zasługa trenera Parfionowa, który jest aktywny w tym boksie, który podpowiada i który też wymaga takiej żelaznej konsekwencji w realizowaniu tych założeń, które sobie gdzieś tam ustalą przed meczem na konkretnego przeciwnika. Bo było wiadomo, że z tym Toruniem tak gramy na styku i
Dobrze by było, gdybyśmy z Torunia przywieźli 3 punkty, no i konsekwentna gra pozwoliła na to, żeby te Ja 3 myślę, punkty że przywieźć. większość nas kibiców tego meczu w Toruniu w jakiś tam sposób się może nie tyle obawiała, co jakby każdy zdawał sobie sprawę, że jedziemy do Torunia, gdzie Toruń ma dobrą passę, może być bardzo ciężki mecz, a ja oglądając ten mecz, powiem szczerze, od samego początku do samego końca, pomimo tej trzeciej tercji trochę słabszej w naszym wykonaniu, czy może w lepszym wykonaniu Torunia, bo to można na dwie strony, byłem zupełnie spokojny o wynik. Nie było czegoś takiego, że bałem się, że stracimy nagle bramki i przegramy ten No było mecz. Widać pewność w Była, naszej grze. było widać dokładnie pewność, konsekwencję taktyczną. Wszystko się zgadzało, tak? To, że wpadła bramka, no trudno, no takie życie, nie? Natomiast ani przez moment nie bałem się o wynik. A z ciekawości sprawdźmy, jaki był w całym meczu, jaki była statystyka strzałów. Jakbyś uruchomił tutaj to swoje magiczne... Tutaj zwalniam blokadę. 31 4. strzałów, 34 strzały nasze? I tak, 21. No. Czyli to też pokazuje, a tak jak mówię, do, tak jak no, strzałów Studziński ma 19, Svensson 15. Także można powiedzieć, że w sumie w połowie meczu, a Svensson i tak miał mniej roboty niż Wiecie, co mi się Studziński, nie? podobało, że tutaj wiadomo było, że defensywę obie drużyny mają fajną, bramkarzy mają świetnych. No i okazało się, że siła ognia jest po naszej stronie. Tak. Wreszcie zaczynamy strzelać, tak? To co powiedziałeś, na przykład nie do końca się zgodzę, że mecz był dwóch defensyw, był taki defensywny ten mecz. Najgorsze te mecze defensywne, które ja pamiętam z zeszłego sezonu, były z Unią, tak? Te 1-0 wymęczone albo coś takiego, tak? Natomiast to był bardzo fajny mecz, cały czas coś się działo, dobrze się go oglądało. Niekoniecznie słuchało, ale to już inna kwestia. Kirył Liamin zaliczył debiut w Toruniu, ale Adi, zgodnie z twoją zasadą, po jednym ani dwóch meczach nie oceniamy. No tak. To był drugi mecz Stiepanowa, tak? Trzeci. Nie jest trzeci? Chyba. Trzeci, ale po trzecim jeszcze też nie oceniasz, ocenisz po czwartym, tak? Czwarty też już był, także powoli można wysłać. No to coś jeszcze o meczu z Toruniem. Ważne punkty, nie? Ważne punkty, ważne, jeżeli ważne. Chodzi o tą tabelę. Ważne punkty, tam się podziały też różne rzeczy w lidze. No, jakieś ten niespodzianki. Mecz dał nam awans na te trzecie miejsce. Zresztą pamiętam o tym jednym meczu zaległym Torunia z Podhalem. Coś jeszcze o meczu w Toruniu? No to chyba to znaczy, jeszcze to tak z takich w moim przekonaniu, z takich negatywnych postaci tego meczu, to na pewno Kalinowski. Bardzo mi się nie podobał, taki nie wiem, no nie wiem, jak wy go odbieraliście w tym meczu. No wiecie co, jak chcesz średnio, pokazać, że jesteś grajkiem, to pokaż to na lodzie umiejętnościami, nie? Grom, a nie tam jakimś zaczepianiem albo pyskowaniem, a potem chować się kurwa za plecami, nie? No bo właśnie... mogę dostać w trąbę, bo jednak ten zawodnik, do kogo pyskowałem, jest silniejszy i może mi przypierdolić, nie? No, ale to jest tak trochę widząc go na ale był już taki zawodnik, który zaatakował naszego obrońcę, a potem przepraszam, sorry. Ja nie chciałem, no. Bo generalnie, no jeśli podskakujesz, no to miej jaja i rób to do końca, tak? Bo tak to mi się taki dowcip przypomina. Ale czekaj, bo nasz zawodnik w Krakowie tam fuknął do jakiegoś o głowę większego gościa z Ameryki. I też tak był trochę zdziwiony. Ale dobra. Kończymy mecz w Toruniu. Cenna wygrana, 3-1. No i pokazaliśmy, że potrafimy grać w paszczy lwa? Może nie, ale potrafimy grać swoje konsekwentnie z drużyną co najmniej równorzędną, nie? No ja... No taki komplement. Komplement, taki na wyrost trochę. Tak jest. No i słuchajcie, niedziela, derby, tak? Tak to przeczytałeś. Kurwa, jak ja przeczytałem derby Brynicy, przysięgam ale wam. Nie, no to jest, to ja po prostu... najpierw derby była zapowiedź derby. Tego meczu. Tak, meczu derby. Derbowego GKS Katowice kontra Zagłębie Sosnowiec. Nie wiemy, co to. I to był mój pierwszy, komentarz, co to za derby. Tak. Więc potem jakby już w relacji autor komentarzowej rozwinął, tak. Zdecydowanie rozwinął i napisał, że to były derby Brynicy. No kurwa, czegoś takiego jeszcze nie słyszałem. No słuchajcie, jak można swoje statystyki prowadzić, które są no, nieco różne od oficjalnych,
No to można też swoją nomenklaturę wprowadzać, nie? Derby Brynicy. Ja czekam, kiedy ten portal opublikuje własną tabelę na przykład, nie? Że jednak nie zgadzają się z tymi wynikami, które padły na tafli, bo tabela powinna wyglądać tak. I będą uporczywie przy tym obstawać, nie? I że na przykład, bo już o nazwisku trenera to już też wiemy, tak? Pewnego trenera, który sam nie wiedział, że się tak nazywa. Że się nazywa Husał? Tak, sam o tym nie wiedział. No, ale no słuchaj, przyszła policja w Nowym Targu. I mówi, dzień dobry, jak się pan nazywa? On mówi, no... A kogo szukacie? A kogo szukacie? Gusowa, nie, to ja Husał się nazywam. To ja Husał. A to nie, to nie o pana. No. Gramy z Zagłębiem Sosnowiec, jak zwał, tak zwał. No te mecze z Zagłębiem zawsze mają dodatkowy smaczek. Miały, mają i będą i miały zawsze. No, należy tylko żałować, że mecze są bez kibiców. Niekoniecznie derbowy smak. Niekoniecznie derbowy smak, ale zawsze jak pamiętam, jak kibice przyjeżdżali z Sosnowca do Spodka w takich biało-czarnych pasiakach. Tak, oni, kibice hokejowi Zagłębia, zawsze chodzili w biało-czarnych tych szalikach. Biało-czarne pasiaki. Tak, tak. Jak ktoś zna historię, dlaczego biało-czarne pasiaki, to niech napisze na forum albo pod podcastem, dlaczego biało-czarne pasiaki to były barwy Zagłębia hokejowego, mówisz, tak? Hokejowego. Tak, biało-czarne. No i słuchajcie, jak komentowałem mecz Zagłębia z Jastrzębiem, no to tak ciężko było komentować, bo tam Zagłębie praktycznie sztycha nie zrobiło, Jastrzębie dominowało, ale można było usłyszeć, że mecz z Jastrzębiem odpuszczają, bo raczej nie mają szans, natomiast spinają się na niedzielę na Gieksę. Stąd też odpoczywał Czernik w tym meczu z Jastrzębiem, po to, żeby zatrzymać Gieksę w niedzielę. No, słuchajcie, Sosnowiec w niedzielę ograł Unię Oświęcim. Myślał, że przyjedzie sobie do Katowic i w niedzielę ogra Katowice. Nic z tych rzeczy, wygrywamy 5-0. Gładko czy nie gładko? Znaczy pewnie, ale nie gładko. Te mecze z tym Zagłębiem zawsze są takie, one są dziwne. Mhm. Bo tu niby wygrywamy 5-0, wszystko nam się zgadza, tak? Ale jednak ten mecz jest taki nie do końca taki płynny, tak? On czasami ma takie rwane momenty, no szczególnie ta druga tercja była taka, no brzydka wręcz, nie? Zagłębie nas zamknęło w naszej tercji. No. 5-5. Adi? Był taki moment. Był taki moment, potwierdzasz, dobrze widziałem. Dobrze widziałeś. No i co ty mecz? Podobał ci się ten mecz, Adi? Znaczy, no tak, no 5-0, wynik wygląda fajnie, tak naprawdę. Myślę, że z obu stron mogło być dużo więcej, bo Stjepanow spokojnie po pierwszej tercji mógł mieć hat-tricka już, a specjalnie wziąłem czapkę z Daszkiem na ten mecz, w razie czego. Także no. Po co wziąłeś czapkę z Daszkiem? To już mówiliśmy w podcaście, jak zawodnik strzela hat-trick, to czapki lecą. Czapkę. Tylko trzeba uważać, bo może zostać zakaz stadionowy. Zakaz stadionowy, tak jakby można... Odebrania akredytacji, nie wiem. Aha. Adi, ale czy ocenisz już Stjepanowa, bo zacząłeś o nim? Myślę, że na ten moment no, nie możemy mieć żadnych zastrzeżeń tego gry. Jakby jeszcze tylko częściej na tą pustą bramkę trafiono, no to już by w ogóle było idealnie. Ale widziałeś jego minę, co? Jak się majtnął i krążek poleciał nie tam, gdzie on chciał. No ale w pierwszym meczu miał dokładnie taką samą sytuację i to mógłby wtedy jego pierwszy gol, ale potem zaraz się poprawił. Poprawił, skorygował celownik, no. No jakoś tak woli jednak, jak... Łatwiej mu chyba się strzela, jak jest bramkarz w bramce. Stjepanow, słuchajcie, 4 mecze, 7 punktów. 3 bramki, 4 asysty. No, asysty są palce lizać momentami. W bramkach też widać jakość, tak naprawdę. No. Bo to nie jest tak, że Krążek co może wpaść do bramki tak samo. Musi być jeszcze ta jakość. No. Jest jakość w grze Stjepanowa. I wielka radość. Wszyscy podkreślają, że to, co chłop się cieszy po golu, kiedy jest na tafli, no to powinien zarażać naszych zawodników. Gola nie zdobył tylko w Toruniu, tak? Gdzie dał asystę? Gdzie dał asystę? Jakościową. Jakościową. Pasiutowi nie pozostawało nic innego, jak zapytać się, a właściwie nie musiał się pytać Studzińskiego, bo Studziński nie widział tego krążka. Zostawił całą odkrytą bramkę. Czyli co, transfer jest ok, Adi, twoim zdaniem, bo tutaj jest ważne twoje zdanie. No nic nie zapowiada na to, żeby coś się tu miało zepsuć. To nie Jaszyn, który zagrał rewelacyjny mecz i potem się stracił, synek, na Mariackiej.
Może Stiepanow nie wie, gdzie jest Mariacka. Puby są zamknięte. Puby są zamknięte, ok, tego się trzymajmy. Drugi mecz. Liamina. Kiryła Liamina, ale to jest dopiero drugi mecz, jeszcze nie oceniamy, tak? Myślę, że te, póki co po tych meczach mam wrażenie, że to będzie taki zawodnik, że tu jeszcze dużo zajmie czasu, zanim będzie można go jakoś ocenić, bo tak rozmawiałem się po tym meczu, wracając do domu, no to Janis Anderson grał nas od początku sezonu, ja dalej tak naprawdę nie wiem, co on robi na tym lodzie, bo mógłby przez cały mecz prawdopodobnie przejść na ławce i bym nie zauważył, że on nie wyszedł na lód, ale domyślałem się, że to z tego powodu, że po prostu tego typu obrońca, że robi wszystko dobrze, co ma robić i tyle. I tak nie naprawdę strzela baboli. I Liamin i Anderson wydają się właśnie takim typem obrońcy, że trzeba usiąść, cały mecz patrzeć na niego i wtedy się go doceni. Mhm. Ja myślę, że Liamin potrzebuje jeszcze chwilę czasu i liczę na jego pierdolnięcie takie na ten tak typowe gra one-timera. No ponoć pierdolnięcie na treningu jest konkretne, także muszą bramkarze uważać na głowy. Myślę, że za chwilę będziemy to widzieć może i w meczach. Adi, kto to jest one-timer? Wytłumacz naszym słuchaczom. Nie myli z old-timerem. No, nie old-timer, tylko one-timer. Strzał z pierwszego krążka. Tak jest, zawodnik, taki one-timer, to jest strzał z pierwszego krążka. Takim one-timerem kiedyś w Katowicach był? No, było ich kilku tak naprawdę. No, pytanie, kogo masz na myśli? No, właśnie tego. No ja pamiętam takiego dobrego z tych starych czasów, pamiętam Sebastiana Łabuza, który potrafił ładnie pierdolnąć spod niebieskiej. No, jeśli widział bramkę, nie? Nie? No kto tam jeszcze potrafił pierdolnąć, jak mówimy o tych zagraniczniakach? Pytanie, o których czasach tego kanadyjsko-amerykańskiego zaciągu. Z kanadyjsko-amerykańskiego zaciągu to był ten, jak mu tam było? No właśnie, też zapomniałem. Ten, co tak też dobrze się ciulał, nie? Nie. Bo nie widziałem nikt. No Adi, no wiesz, a nie mówisz. Jamie Milam, tak? Jamie Milam też miał pierdolnięcie. Liczymy, że Kirill Liamin też nam pokaże takie tego typu strzały jako one-timer. Będzie idealnie. Słuchajcie, nie mieliście wrażenia, że tak często ten mecz taki był chaotyczny trochę. Mieliśmy przewagę, ale też dawaliśmy się zamknąć w naszej tercji. Nie mieliście wrażenia, że ten mecz za często przyjmowaliśmy zasady, jakby tą wolę, narzucanie stylu gry Zagłębia. Ja to jakby takie lekkie odniesienie do tego pierwszego meczu ze Stoczniowcem, gdzie wygraliśmy 2-1. No właśnie, to chciałem taka powiedzieć, kurwa że... męczarnia, takie ten. A w drugim meczu, jak zaczęliśmy grać krążkiem, to był taki moment, że ci kurwa siedzieli jak na karuzeli, nie? Nie wiedzieli, co się dzieje, tylko świat kurwa wirował wokół nich. A tutaj było tak, że myśmy po prostu przyjęli te warunki, które Zagłębie zaproponowało. Jedna interwencja naszego bramkarza szczególnie utkwiła mi w głowie, tam gdzie już się wydawało... Początek trzeciej tercji, przemieszczenie, strzał z pierwszego, Szymbok zdążył, też nie był pewny, czy ma ten krążek, czy nie. Chwila zastanowienia, tak, mam ten krążek, nic się nie dzieje. No i coraz bardziej podoba mi się Martinen. Jiri Martinen, z którego tak się śmiałem, że drewno, a on był przy wszystkich golach, nie? Podoba mi się, ludzka rzecz się mylić. Jak dyryguje, jak rozmawia, jak tłumaczy. No i robi to bardzo głośno, nie? Tak się zastanawiałem, czy nie jest czasem przygłuchawy ale albo fajnie, coś. Ale fajnie też Anderson się rozegrał, nie? Ani powiedział, że nie widzi go. Ja na początku sezonu, jak żeśmy o nim rozmawiali, miałem naprawdę mieszane... Co on robi w tej drużynie, tak, nie? Miałem mieszane uczucia co do tego zawodnika. Natomiast w tych ostatnich meczach, no naprawdę trzeba przyznać, że chłop się rozkręcił i z meczu na mecz to coraz lepiej wygląda, nie? Także... No to zadam wam pytanie, czy to może być skutkiem zmiany trenera? Myślę, że może być i skutek i zmiany trenera, i jakby i też kolegów, których ma w koło, tak? Bo to jednak no, na treningach gdzieś tam pewne te rozwiązania ćwiczą, to pewnie jest ręka nowego trenera, ale są też nowi obrońcy w drużynie. No, jak to się mówi, zawsze się równa do góry, nie? A nie. Natomiast ja takie pytanie chciałem zadać, bo tutaj jakby poza anteną rozmawialiśmy o tym takim słynnym, znaczy słynnym zdarzeniu, znaczy słynnym, o tym zdarzeniu, które było na lodzie, a mianowicie chodzi mi o zawodnika Sosnowca Leszczowa, tak? Który, bo tutaj żeśmy
wspólnie rozmawiali, że no była taka fajna, znaczy fajna sytuacja, gdzie ten zawodnik Leszczow, ten Łotysz, dostał tak zwane w hokeju się mówi drzewo, tak? I no nie wiedział chłop, o co chodzi w ogóle na tym lodzie. I tak mi wpadło do głowy, że zamiast teraz mówić na przykład, że zawodnik dostał drzewo, to można byłoby mówić, patrząc na niego, jak się zachowywał po tym, że dostał iRobota, nie? Bo to mniej więcej tak wyglądało, jak powiedziałeś, jak odkurzacz Rumba, tak? Który no nie wiedział chłopca. Ja się zastanawiałem, czy tam czasem za wysoko Kuronen go nie trafił. W głowę po prostu. No, i to mogło być, ale zamroczyło chłopa totalnie. Wyglądał kurwa jak odkurzacz bezprzewodowy, bo kurwa jeździł w jedną, w drugą stronę. Jeszcze poprawkę biedny dostał. Jeszcze poprawkę, ktoś mu tam poprawił widokowi. Który z naszych zawodników kiedyś tak nie wiedział, kurwa, co się dzieje? No, też to w drugiej tercji to było. No, do tego chcemy wracać. No dobra, to już historia. Chodziło o Kubę Wanackiego, który leczy kontuzję. Miejmy nadzieję, że jeszcze zagra w tym sezonie, bo sympatyczny zawodnik. Ale on z kolei on nie dostał żadnego ciała, nie? Po prostu mu wyłączyło dopływ tlenu i też tak snuł po tafli. Szymboch z kolejnym shutoutem. Znaczy się, że nie dostał bramki, czy dostał rzut karny, Adi? Bo zwracałeś uwagę, że w niektórych relacjach się tam nomenklatura myli. No według mnie to tu jednak był shutout. Shutout, tak? Różnica jest, tak? Yes. Jest taka, że jak bramkarz nie dostanie gola gra na zero, to jest? Przez U. Przez U. A jeżeli jest rzut karny? Też przez 2O. Czyli od strzału. Tak? Tak. Dobra. No i tak, no i na pewno fajnie, że wszystko to tak powinno być z taką drużyną, ale roboty miał sporo, trzeba przyznać, i naprawdę, no nie jak wiem, czy to nie był... statystycznie w strzałach wygląda właśnie, bo... Czy to nie był jeden z jego najlepszych meczów, tak pod względem efektowności obrony i skuteczność, znaczy skuteczność, odpowiada, że 100%, ale kilka tam obron naprawdę miał bardzo fajnych i... I nie szczęśliwe. Się wcale niektóre tak szczęśliwe. Niektóre szczęśliwe. Myślę, że Zagłębie wbrew pozorom ma fajniejszy skład niż to widać po punktach. Tylko, że no, liga za bardzo im... Oni poszli lekko do przodu, a liga jeszcze bardziej poszła do przodu i to tak. No wiesz co? Myślę, że parę lat temu z takim składem by... Nie chcę się zajmować, tutaj Zagłębiem. Nie, bo... tylko tak trzeba tylko wspomnieć, bo to co Adi powiedział, jest dużo racji w tym. I faktycznie takich meczów, gdzie oni przegrywają powiedzmy 5-0, to jest bardzo mało, nie? Mhm. Większość tych meczów, jak przegrywają, to te wyniki są takie, no... Ale to są ich problemy, nie nasze. Chciałem zwrócić uwagę, Czernik... 49 strzałów, 89% skuteczności przy 5 straconych bramkach. No. To naprawdę też niezły wynik. No, napocił się. No i tu warto jeszcze oczywiście wspomnieć w drużynie Zagłębia Sosnowiec dwóch wychowanków Gieksy. Michał Domogała i Szymon Duszniak. Uważam, że naprawdę bardzo, bardzo dobry występ. Wiecie co? Ja byłem zaskoczony, że Domogała aż tyle minut na lodzie miał. No bo grał i przewagi. No było go widać. Było go widać. Myślę, że chciał pokazać się w Katowicach. Ale rozmawiałem z dyrektorem sportowym Zagłębia. Powiedział, że ogólnie chwalił i Michała, i Szymona. Także fajny, dobry występ tych dwóch zawodników. Młodych, trzeba zaznaczyć. Mamy kolejny mecz na zero z tyłu Juraja Szymbocha. O Szymbochu powiedzieliśmy. Z przodu mamy te armaty, nie? Można tylko się zastanawiać, czy co się dzieje z Jesse Rotlą. Miejmy nadzieję, że Rotla wróci do składu jak najszybciej. Oskar Krawczyk, prawdopodobnie dłuższa przerwa. Trudno powiedzieć, czy wróci na playoff. Tam był na meczu, chyba w Ortezie, jeśli dobrze zobaczyłem. Także no cóż, trzymamy kciuki za to, żeby Oskar wrócił do sprawności, bo wiemy też, że prowadzi zajęcia z młodzieżą, angażuje się mocno w zajęcia z młodzieżą. Słuchajcie, coś jeszcze chcemy dodać do meczu z Zagłębiem? Czy zamykamy te dwa mecze? Myślę, że to spokojnie już możemy zamknąć. Zamykamy te dwa mecze. Przed nami
Jeden mecz. Jeden mecz. Nie, nie, nie. Ze Stoczniowcem mecz mamy przełożony. Przełożony jest, tak? Przełożony jest na 2 lutego. Także 24 stycznia gramy w Katowicach z GKS-em Tychy. 24 stycznia. To jest niedziela. W piątek meczu nie ma, bo był zaplanowany z Gdańskiem, ale ten mecz przełożony, tak jak powiedziałem, na 2 lutego. Chyba dobrze, co? Nie będzie już Michała Kielera wtedy w Gdańsku. Nie będzie Michała Kielera w Gdańsku, bo Michał Kieler ma wypożyczenie do Jastrzębia. Jastrzębie luzuje Dawida Marka. No ciekawe no, to jest. W ogóle byłem bardzo zaskoczony, ponieważ w ostatnim meczu Marek bronił w Jastrzębiu. Tak. I też właśnie tam właśnie słyszałem, ze Stoczniowcem, że, nie? Tak, że ma zostać właśnie zluzowany, a w jego miejsce ma przyjść Kieler na wypożyczenie. Ja mówię, dziwnie, nie? Mówię, trener go wpuszcza, jak wie, że za chwilę się z nim rozstaje. No ale no nie wiemy, jakie są powody tego rozstania. No ale słuchajcie, to jest tylko potwierdzenie, bo Kalaber powołał Kielera na konsultację kadry. Kieler był w Kazachstanie. Jeszcze wtedy jako nasz zawodnik. Dobry mecz tam rozegrał bardzo. Tak. I co? No i okazuje się, że Kalaber ufa na tyle Kielerowi, że chce go mieć jako drugiego bramkarza. Na playoffy. Na playoffy, nie? Bo to, słuchajcie, mają tego Nechwatala. To jest raczej pewniak. Pewna jedynka. Widocznie nie byli na tyle przekonani do Marka. Nie grał zbyt wiele Marek, że bo też gdzieś ten. Jednak Kieler potwierdził, Kieler dużo meczów, dużo goli stracił, ale zawsze był tą podporą. Ale co by mówić, no gra w drużynie, jakiej gra, tak? Więc pytanie, jak on by się zaprezentował w mocnej drużynie, z mocną obroną i tak dalej. No. Zobaczymy. Także przed nami mecz z GKS-em Tychy. No i co? Tychy przyjadą do nas podrażnieni tym, że przegrali u siebie po dogrywce z nami. Naszpikowani gwiazdami. No właśnie, słuchajcie, jakieś takie mega transfery głośne jakieś takie w tej polskiej lidze, a my tu tak po cichutku jakoś tak. Znaczy, no wiadomo, no nazwiska powiedzmy czasami, znaczy może nie tyle nazwiska, bo to oczywiście przesada lekka, ale CV tych zawodników robi wrażenie, tak? Jak sobie oglądamy, natomiast czy jest to jakaś tam super dobra droga? Nie wiem. Nie, ciężko mi jest to ocenić. Ja sobie tylko bym życzył jednego, to w odniesieniu do oczywiście naszej drużyny, bo resztę to mam głęboko. Życzyłbym sobie tego, że zawodnicy, których ściągamy, zresztą to co mówiłem też odnośnie bramkarzy w zeszłym sezonie i tak dalej, jeśli ściągamy zawodników, dobrych zawodników z dobrych lig i tak dalej, zróbmy wszystko, żeby ich utrzymać na kolejny sezon. Tak? Żeby nie było tak, że co sezon mamy w tym sezonie, mamy Stiepanowa, mamy kogoś, tak, a w przyszłym sezonie już ich nie będzie, tak? Nie no, budujmy to sensownie na przynajmniej te 2-3 sezony do przodu, bo wiadomo, że panowie też już mają swoje lata, ale w polskiej lidze mogą spokojnie jeszcze pograć. No nie chciałbym, żeby po prostu była zbyt często ta kadra rotowana, nie? Wiesz co, jeżeli chodzi o te gwiazdy, które dołączyły tam gdzieś do tych innych klubów, to myślę, że to jest niemożliwe raczej. Ale na co chciałem zwrócić uwagę? Wydaje mi się, że te transfery, które my robimy, to jest uzupełnienie składu. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład Krakowie, nawet Oświęcim, nawet Tychy, bo Tychy zapowiedzieli transfer brata Aleksa Szczechury, tak? tego internacjonała, który ma za sobą sezony w NHL, w KHL. On ma od 1 lutego bodajże pojawić się w drużynie tyskiej. To mam takie wrażenie, że tam te wzmocnienia, te transfery mają zmienić oblicze drużyny. Tak, dokładnie tak. Nie? My uzupełniamy tak drużynę tam, gdzie mamy jakieś... Poprawiamy grę. Tak. Natomiast tamte transfery mają zmienić oblicze drużyny, bo póki co nie idzie. Adi w tym meczu z Sosnowcem, jeszcze wrócę na moment, zwróciłeś uwagę na jednego zawodnika, którego chętnie byśmy widzieli w przyszłym sezonie w Katowicach. Zawodnik ma kartę na ręce. Jak? Powiedz jeszcze raz, bo beblałem. Igor Smal. Tak, jeden z tych zawodników, coś przed tym sezonem mówiliśmy, że z Gdańska właśnie on i Krystian Mocarski. No to i myślę, że Smal w tym spotkaniu wypadł bardzo fajnie, ma bardzo fajne warunki też fizyczne.
21 lat, skończy w sierpniu Igor Smal. Zdjął kratę, dynamiczny zawodnik, dobre warunki. Ma kartę na ręce, bo wykupił się przed tym sezonem ze Stoczniowca. Nie chciał grać w tej drużynie, która powstała. W zeszłym sezonie grał w barwach Lotosu. Ciekawy zawodnik. No tak, no ale to już raczej temat ewentualnie na przyszły rok. No, co do tego, co teraz mówimy o tych wszystkich wzmocnieniach, no to według mnie bardzo łatwo, znaczy na pewno któraś z tych drużyn z tym mocno przesadzi, no bo jak masz trzy formacje zawodników, którzy chcą grać w pierwszej formacji, no to jak masz dobrą to zupę, nie pójdzie za bardzo to. No. To nie możesz do niej wiecznie dosypywać i dokładać jeszcze czegoś, nie? Taka jest... Swego czasu pracowałem w firmie, bardzo często jeździłem do Hamburga, tam do centrali. Aha. I tam była kantyna i w kantynie podawali obiad, tak, pracownikom, nie? Można sobie było iść na obiad. I pamiętam moje takie mega zaskoczenie, jak dostałem zupę, w której była kasza, kartofle i makaron. Aha. No to jest mniej więcej coś w tym stylu. No właśnie, coś w tym no stylu, właśnie, ale... Słuchajcie, kto bogatemu zabroni? Aha, słuchajcie, a propos jeszcze, a propos bogactwa i tak dalej. Podobno dostaliśmy dotację, bo słyszałem jakiś trzask pękających dup gdzieś naokoło w środowisku hokejowym. Kurwa, 5 milionów! Co te chuje z tym zrobią? Kurwa, zobaczcie jak to psychicznie działa. Kurwa, Gieksa dostała, na playoffy dostali 5 baniek. Kurwa, jakie to jest, jak to ludzie krótko patrzą, nie? Tak. Tak ktoś właśnie z pewnego środowiska, które zawsze kurwa będzie zazdrościć i zawsze się interesuje bardziej kimś niż swoim podwórkiem, no to jakby oni dostali 5 milionów, to śmiem twierdzić, żeby je rozpierdolili w może niecały miesiąc. No, nie pomyślą, nie, że to jest od 1 stycznia do 31 grudnia. Tak. Musisz ogarnąć, to nie są tylko pieniądze na wypłaty dla grajków. To jest wszystko, no to jest funkcjonowanie całej organizacji, tak? To tak. My jeszcze mamy sezon do dogrania, jest kolejny sezon, są przygotowania, otóż to wszystko kosztuje, otóż tak? Sprzęt, zaplecze, no to wszystko to nie wiem, wbrew pozorom. No jeden z najdroższych godzin lodowych, tak? Tak, tak. W Polsce. To też trzeba wziąć pod uwagę, są bardzo duże pieniądze, które klub wydaje na to, nie? Przed nami, tak jak powiedzieliśmy, przed nami mecz z Tychami. No jakie typy wasze? Typy? Słuchajcie, do Tychów mamy 9 punktów. No i tu się jeszcze wszystko do drugiego może zdarzyć, miejsca. Tak naprawdę. Z drugiej strony 45 punktów siódmej drużyny, bo ósma, no 31 to już inna para kaloszy. 45 punktów miejsce siódme, 47 punktów szóste, 51 piąte, 53 czwarte i 55 trzecie, na którym aktualnie się znajdujemy. Z czego tutaj jeszcze Toruń ma 10, do rozegrania mecz z Podhalem, nie? Tak jest, to jest 10 punktów, a siódma i czwarta drużyna mają jeszcze mecz zaległy między sobą. Także tutaj jeszcze wiele się może zdarzyć, ja tak mówiłem o tym drugim miejscu, natomiast tutaj jeszcze wiele się może wydarzyć. Znaczy ja mecz niedzielny z Tychami, no tutaj jakby no przecież nie odkryję żadnej Ameryki, że my go po prostu wygramy, nie? No historia pokazuje, że... Gramy u siebie, także no. Naprawdę nie pamiętam kiedy, chyba w finale przegraliśmy ostatni raz w Satelicie z Tychami, tak? Chyba tak. No także już trochę czasu minęło, no ale... No słuchajcie, myśmy złamali tradycję w Tychach. Ale to już drugi raz złamaliśmy. A to już drugi raz, okej. Okay. No. Dobra. Znaczy ogólnie też tak spojrzałem w tą tabelę, to ogólnie się dziwiłem, że aż tyle cały czas tracimy do tych Tychów, bo... Właśnie wczoraj to mówiłeś. Mam wrażenie, że te Tychy ostatnio co chwilę coś przegrywają, coś czego nie powinny, a tu jednak dalej trochę tych punktów jest, ale jakoś nie patrzę specjalnie na tabelę, no bo playoffy to będzie inna sprawa, tym bardziej, że no wszystko wskazuje na to, że zaczniemy playoffy też bez kibiców, także... Nie uważam, żeby to miało jakieś znaczenie. Dla mnie istotne. Tym bardziej, że te drużyny są na tak podobnym poziomie, tam poza Jastrzębiem od góry i Sanokiem z ósmego miejsca. Znaczy, dla mnie osobiście ważne jest to, żebyśmy zakończyli sezon zasadniczy w czwórce, nie? Żeby jednak te playoffy zacząć od swojego lodowiska i tyle. Więcej wymagań nie mam. Dobra. A chcąc zdobyć mistrza, i tak musimy jednąć wszystkich, więc.
Nie ma to znaczenia. Nie ma to znaczenia po kolei dawać ich tu, kurwa, do golenia. No. Tylko żeby się nie wydawać, żeby ktoś dwa razy w pierdol nie dostał, tak? Dobra, no to co, za dzisiaj dziękujemy, a tradycyjnie dziękuję Wam Velur, Baudolino i Adi. Ogłoszenie?